This is something that's it's fairly new to me. This some recent developments whereby I have been getting two different color forms from the same parents. To jest coś, co nowego w tej chwili rozmnaża, gdzie dwie różne odmiany. Dwie różne odmiany. No właśnie. Nie, dokładnie. Ta sama odmiana i różne barwy są. This species C150. Ten gatunek C150. And both of these were from that pair. O, te rybki, które są na dole, były z tej pary. And the interesting thing is, after raising a group of these, they breed true. Interesującą rzeczą było to, że po tym jak odchował 10 tych rybek i one się rozmnożyły, rozmnożyły się dokładnie na takie same, jak one są. And it's something that I've not known or seen from any other species so far. To jest coś, czego jeszcze przy innych gatunkach nie widział. The interesting thing is, if these were probably found in the wild in a population, they could be described as two different species. Interesujące jest też to, że gdyby takie rybki znalezione były w dzikości, to najprawdopodobniej by opisane jako dwa odrębne gatunki. We have natural and we have man-made variations of quite a number of species now. Mamy odmiany, gatunki naturalne i odmiany, które ludzie w tej chwili zrobili, wyhodowali. There seems to be more and more albino species being developed. Widać w tej chwili, że coraz więcej albinosów pokazuje się. It is also a natural phenomenon. Jest to tak samo fenomen naturalny. This was one male from this male that probably a glitch in the DNA where it developed long fins. Jak tu widać, mamy ten sam gatunek, a samczyk u góry ma wydłużone płetwy, no nie? And the black ones a little bit similar to how the 150s did for me. The short CI were being bred and black ones appeared and the guy developed the black ones and fixed that strain and they came out of Germany, I think it'd be about 12, 15 years ago. From the fish on the bottom? Yeah. Those two developed? From that one comes all the black ones. Yeah, od rybki tej tutaj na dole co jest, Schwelzi. Yeah. Nie. Wyhodowano odmiany, która jest czarna. Sometimes they are called in the list as Venezuela black, but they. Czasami nazywane są wenezuelskie czarne kiryski, jako wenezuelskie czarne kiryski. But they don't come from Venezuela. Ale one nie pochodzą z Wenezueli. Wyhodowano je w Niemczech. In fact, most of them in the hobby now come from the Czech Republic. Zresztą większość kirysków obecnie w akwarystyce to pochodzą z Czech. And that is nowhere near South America. A to nie jest, na pewno nie jest blisko Ameryki Południowej. Okay, one of the things that I do constantly is keep notes of what happens. Jedyną rzeczą, którą robi non-stop, to jest zapisuje to, co się dzieje. I record as much as I can think of, really, the water conditions, temperature, etc. Zapisuję wszystko, co tylko może zapamiętać, jakie parametry wody, temperatura i tak dalej. And then when I have the fish that have reached maturity, reached adult coloration, that is the end of that project, and then I do it on a proper piece of paper. I wtedy jak rybki dorosną, dorosną już jak są dorosłe, jak mają odpowiedni kolor i tak dalej, to wtedy przenosi te wszystkie jego notatki na odpowiedni arkusz papieru. And then after 30 years I put all the pieces of paper together and make a book. I po 30 latach wszystkie te kartki papieru, że tak powiem, złożył do kupy i zrobił książkę, napisał książkę.
And I thank you for your attention. Sorry? I've known a Corydoras Aeneas at 42 years. Pytanie padło, jak długo żyją? Yeah. 42 years. The first picture, the title picture, let me go back. Oh, come on. Those fish are 18 years old. Rybki na tym zdjęciu tutaj mają 18 lat. And stirby and are still breeding. Są kieryski, sterby i w dalszym ciągu się rozmnażają. I don't believe the Japanese experiment whereby they put methylene blue in the water at that point and said that it came out at that point. If you use methylene blue, as soon as it touches water, poof, blue tank. It doesn't stay there and go and come out the other side. Eksperyment, o którym, bo tutaj można się odwołać do eksperymentu japońskiego. Tak szybko dla osób, które nie wiedzą o tym. Japończycy robili eksperyment, dawali błękit metylowy przy pyszczku samicy i mówili, że wychodzi później przez otwór odbytowy, bo chodziło o to, że sperma prawdopodobnie przechodziła przez układ trawienny. On nie wierzy w te eksperymenty, no bo błękit metylowy w wodzie nie zachowuje się tak. Momencie, kiedy się pojawia w wodzie, cały zbiornik jest niebieski, więc nie ma możliwości zrodzenia tego na sposób. Więc de facto nie wierzy do końca w tą teorię. Czekaj. Do you have some theory how it works? I have a theory, yes. Can you know? I would try, yeah. I'm just seeing if I've got the right... It's playing up now, never mind. What I think happens is, with the boys are chasing all the time, and then when he thinks there's an opportunity, he will arch his body across the front of the female, encouraging her to come together. I think it is somewhere at this point that he's releasing sperm, and the water movement takes it down the body, and I don't know, but I would think there was either a secretion from the female or the sperm is sticky and it sticks to the fins. So when the female releases the egg, whether she releases it first, after they've come together, or afterwards, the sperm is there all the time. Yeah.